Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taki temat w kontekście służby chciałbym poruszyć, który często gdzieś, myślę, pojawia się w różnych dyskusjach, w różnych pytaniach, kiedy na jakichś grupach biblijnych czy w innych kontekstach dyskutujemy o służbie, mianowicie w kontekście tego trochę, co mówiłem o tych naszych powołaniach różnych, które mamy. Czy po prostu wszystkie moje obowiązki, które mam jako mama, tata, ojciec, matka, dziecko, które się już musi dorosłe na przykład opiekować rodzicami, czy kwestie zawodowe, czy to po prostu automatycznie staje się moją służbą? I myślę, że często ludzie takie pytanie zadają, bo intuicyjnie czują, że tak nie jest. To znaczy, że jakby owszem, okej, robią pewne rzeczy, troszczą się, no generalnie są dobrym świadectwem, bo nie oszukują, bo nie klną, nie wiem, bo są życzliwi, ale gdzieś czują, że jakiegoś wymiaru gdzieś tym wszystkim brakuje. No właśnie, jak to jest? Myślę sobie, że czasami taka odpowiedź, zanim powiem, co myślę, to właśnie powiem jeszcze, że często taka odpowiedź gdzieś tu się pojawia w takim kontekście, no, że trzeba głosić Ewangelię, że to jest jakby ważne, jak jest Ewangelia głoszona, to na pewno wtedy wszystko jest super i wtedy ten wymiar prawdziwy, taki najważniejszy się zyskuje. I dodam, że mam problem z tym. Problem mam taki, że ostatecznie jeśli coś jest robione dla Boga, to jest robione dla Boga, czy jest głoszona Ewangelia, czy nie jest głoszona. I oczywiście bardzo często głoszona Ewangelia jest głoszona dlatego, że coś jest robione dla Boga, dlatego, że się nie boimy zaświadczyć, dlatego, że nie wiem, czujemy przynaglenie od Boga, żeby właśnie coś powiedzieć, otworzyć usta, nie bać się, żeby po prostu... No, ta przestrzeń, którą nam dał tej służby, tego powołania, rzeczywiście była wypełniona przez nasze świadectwo. Natomiast to nie jest tak, że jak tak, wiecie, wyciśniemy to świadectwo z siebie, tak powiemy, żeby po prostu oni tak usłyszeli, jaki ja jestem chrześcijanin, no to wtedy to właśnie będzie ten wymiar. No nie będzie. Niekoniecznie musi być. Niekoniecznie. Więc co w takim razie ten wymiar taki tej takiej prawdziwej, takiego właśnie takiej prawdziwej służby, że to jest moją służbą, że to staje się, że to przemienia się w moją służbę, to moje powołanie, niezależnie od jakby tego, że zasadności tego, że dobrze jest to wszystko robić w Boży sposób, w zgodzie z Bożymi zasadami, uczciwie i tak dalej. I chciałem odwołać się do wersetu z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 4:5. To jest werset, który pojawia się w kontekście wdzięczności za Boże błogosławieństwa. Kontekst jest taki, że są ludzie, którzy odstępują od wiary, przystają do duchów zwodniczych, słuchają nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, bardzo takie twarde słowa. Generalnie chodzi o taki ascetyzm dla ascetyzmu, że oni zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarów, mów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Czyli kontekst jest bardzo podobny. Znaczy, kontekst jest taki, czy dobrze jest cieszyć się dobrym jedzeniem, czy dobrze jest cieszyć się wątróbką, czy dobrze cieszyć się jest dobrym śniadankiem, czy dobrze jest po prostu cieszyć się małżeństwem i współżyciem, czy to są dobre rzeczy, a może to są złe rzeczy. No i generalnie apostoł Paweł mówi, że to są dobre rzeczy, to Bóg je stworzył. Jeśli wszystko jest w Bożym kontekście robione, no to jest poprawnie, to należy być wdzięcznym. Należy być wdzięcznym. I dochodzimy do 5 wersetu, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. No i to jest bardzo ciekawe, to Słowo Boże i modlitwę, czy znowu chodzi o jakieś takie po prostu techniczne, że jak wypowiem Słowo Boże w tej pracy, to wtedy to będzie ten wymiar, a jak się pomodlę właśnie publicznie, to będzie ten wymiar. No myślę, że nie chodzi o taki sakramentalny, czy taki, powiedzmy sobie, tylko i wyłącznie wykonawczy aspekt tego Słowa Bożego i modlitwy. Myślę, że chodzi raczej o to, że po prostu,
Jeśli naprawdę chcemy wypełnić te nasze obowiązki tym wymiarem służby, żeby to była nasza służba, żebyśmy rzeczywiście czuli, że Bóg tego używa, że Bóg nas używa, że to jest coś, co Jemu przynosi chwałę, że to jest coś, co po prostu, no co jest prawdziwie naszym powołaniem, co jest prawdziwie naszą służbą, to pierwsza rzecz to musimy się o to modlić. Musimy się o to modlić. Panie Boże, po co tu jestem? Co mam zrobić? Jak mam zadziałać? Jak Ty mnie chcesz użyć? Co jest ważne dla Ciebie w kontekście tego, co się dzieje? Gdzie mnie kierujesz? Jak mam wykorzystać tą okazję daną przez Ciebie? I myślę sobie, że to jest ten aspekt modlitwy. To znaczy po prostu poddać to Bogu w taki bardzo praktyczny sposób. Panie Boże, poprowadź mnie. Nie taki ceremonialny, taki wiecie, ex opera operato, że pomodliłem się i jest dobrze. Amen. No okej, okay, no nie wiem. Pewnie, że lepiej się pomodlić tak niż w ogóle. Ale myślę, że chodzi o to, żebyśmy po prostu rzeczywiście jakby poddali pod takie Boże światło to, co... No ten wymiar naszego życia. A druga kwestia to jest kwestia Słowa Bożego i myślę sobie znowu, nie chodzi o takie toporne, na siłę jakieś, wiecie, walenie ludzi Pismem Świętym, ale raczej, żeby to Pismo Święte rzeczywiście jakby jego mądrość, jego obecność jakby przesiąkała to nasze życie, czy tą naszą, ten nasz wymiar pracy, żeby ono było jakoś obecne, żebyśmy myśleli właśnie może przy tej kontekście tej modlitwy, przy kontekście tego, Panie Boże, to jak ja tutaj mam to w tym Twoim sposobie, w tym posłuszeństwie Tobie, jak ja mam to poddać Tobie w praktyce. I myślę sobie, że są takie sytuacje często w Biblii, czy to kiedy czytamy jakieś historie, czy jakieś zasady, czy psalmy, czy modlitwy, że po prostu widzimy, że może coś jest do zmiany, że właśnie coś tutaj, to Słowo Boże nas po prostu nawołuje do czegoś. Że coś jest ważne. Coś ważnego trzeba zmienić. Coś ważnego trzeba dodać, albo coś ważnego trzeba ująć. I generalnie mi się wydaje, że jeśli tak faktycznie jest, słuchajcie, nie myślę, że się zgodzicie ze mną. Jeśli myślimy na tym, co robimy, jeśli myślimy nad tą naszą przestrzenią, no to po prostu ona się przemienia. Rzeczywiście stajemy się, ja nie mówię, że jakieś, wiecie, spektakularne rzeczy, bo to nie chodzi o efekty, moim zdaniem. Efekty to jest Boża sprawa, to nie jest nasza sprawa. Bóg daje efekty jak chce, ale chodzi o nasze przekonanie, o nasze serce, że myśmy to poddali Bogu, to służy Bogu, to nie jest takie neutralne, to nie jest takie po prostu coś tam dodatkowego w moim życiu, ale to jest coś, z czego ja rzeczywiście jakby mogę się rozliczyć uczciwie przed Bogiem, że ja to Bogu poddałem. I myślę sobie, że wtedy żyjemy w inny sposób. Wtedy faktycznie czujemy, że to jest ta przestrzeń, w której Bóg działa i w której my Mu służymy. I o to chodzi. Niezależnie od tego, co się wydarzy, co się nie wydarzy. Myślę, że zazwyczaj coś się kiedyś wydarzy. Ale niezależnie od tego, kiedy się wydarzy i co wydarzy, to jest dokładnie to, o co chodzi. Czyli żeby całe nasze życie było poddane Bogu, było służbą Bogu. I tak wtedy faktycznie będzie. Panie, dziękujemy Ci, że możemy podawać nasze życie Tobie. Daj nam właśnie to robić. Dziękujemy, że przez Słowo Boże i modlitwę i dzięki działaniu Duchowi Świętemu możemy to wszystko w naszym życiu zmieniać. Daj nam, Panie, właśnie taką mądrość i daj nam takie serce i daj nam taką chęć. I niech to faktycznie Tobie wszystko się podoba i Tobie na chwałę niech będzie w naszym życiu. Z Bogiem i do zobaczenia.